dotyczącej konkretnych pytań. Inaugurujemy akcję Konkretne Pytania. Kampania wyborcza wchodzi w fazę, kiedy zbyt dużo jest ogólnych haseł. Czas, aby zamieniła się w konkrety, zgodnie z tym, co zapowiedział na konwencji pan prezydent Rafał Buzki, ale także, żeby o konkretach zaczęli myśleć także inni kandydaci, poza ogólną krytyką i ogólnymi hasłami, nie niosącymi żadnej skomplikowanej czy też ambitnej treści. W związku z tym inaugurujemy taką akcję. Jest z nami poseł Paweł Olszewski. Poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, znacie Rafała Bruskiego i jednoznacznie każdy z Was, kto miał z nim kontakt, może powiedzieć, że jest to osoba niezwykle konkretna, stąd hasło wyborcze, tylko konkrety. Ale też konkretów oczekujemy od kontrkandydatów, a przede wszystkim jednego kontrkandydata, czyli pana posła Latosa, znanego z bliżej nieokreślonych poglądów, unikania odpowiedzi na konkretne pytania, stąd ta nasza akcja. Cyklicznie będziemy zadawali mu konkretne pytania i oczekiwali konkretnych odpowiedzi. Ma to na celu również pomóc panu posłowi Latosowi wykrystalizować swoje poglądy, ale również wykazać się swego rodzaju odwagą. Wczoraj na sesji Rady Miasta, jak Państwo wiedzą, został uchwalony apel do agencji, która ma oceniać miejski program in vitro i chcielibyśmy zadać panu posłowi Latosowi zasadnicze pytanie, czy jest za in vitro, czy jest przeciw, czy jeśli ten program zostanie wdrożony, a zostanie, bowiem my do tego doprowadzimy, czy jeśli, nie daj Bóg, zostałby prezydentem Bydgoszczy, to realizowałby ten program zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Bo jak wiemy, rząd, który wspiera pan poseł Tomasz Latos, całkowicie zrezygnował z naszego rządowego programu wspierania in vitro. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, również w takim obszarze bardzo społecznym. Pamiętam kiedyś, jak była w Sejmie dyskusja i debata na temat tabletki dzień po, gdzie rząd PiS-u zakazał możliwość dokonywania zakupów tego medykamentu bez recepty. Przewinęła się również dyskusja odnośnie trudnych sytuacji, jak choćby czy kobieta powinna rodzić dzieci z gwałtu. Pan poseł Latos przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych został o to zapytany. Unikał odpowiedzi. Do dzisiaj nie znamy rzeczywistych poglądów pana posła Latosa. Stąd konkretne pytanie do posła Latosa. Czy jako lekarz, jako polityk uważa, że kobieta, która została zgwałcona, powinna z gwałtu rodzić dziecko? Czy jest to przesłanka do tego, aby móc podjąć inne działania? Szanowni Państwo, te lotki czy też gazetki pana posła Latosa znajdują się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ powoli stają się prawdziwym białym krukiem. Szanowni Państwo, w internecie na stronach tomaszlatos.pl czy też na innych związanych z panem posłem stronach, no nie znajdziemy już tego typu ulotki, w której znajdowały się obietnice pana posła w 2015 roku. Zostały one pousuwane. Stąd konkretne pytanie. Czy pan poseł kazał swoim współpracownikom z całego internetu szukać i usuwać swoje obietnice z przeszłości? Pokrótce je tylko przypomnę Państwu, nie przedłużając. Reforma służby zdrowia, zwłaszcza w obszarze dostępu do lekarza i leczenia, statystyki i raporty niezależnych organizacji są tu nieubłagane, kolejki niestety rosną. Rozwój infrastruktury w bydgoskiej części województwa z naciskiem na modernizację dróg i budowę obwodnic. S5 ponad 2000 dni opóźnienia, mimo tego, że wszystko było gotowe, pieniądze, umowa, dofinansowanie unijne. S10 wypadło z listy podstawowej programu budowy dróg krajowych. Na nieznany szerzej program partnerstwa publiczno-prywatnego mówi w zakresie dróg, ponieważ w zakresie dróg w Polsce żadna droga nie była w tym systemie wybudowana, ekspresowa. Starania o wzrost inwestycji otwierających możliwość poprawy sytuacji na rynku pracy. Przypomnę tylko, że ani jedno spotkanie w Agencji Rozwoju Regionalnego, ani jedno spotkanie w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w tej sprawie, co pewnie Bydgoszczy centralnej pozycji w regionie i tworzonej metropolii. No to i też już znana historia, głosowanie za ustawą o metropolii górnośląskiej, która zamknęła drogę do metropolii bydgoskiej i spowodowała, że nie mamy około 80 milionów złotych rocznie,
która metropolia miałaby z tego tytułu utrzymywać. Walka o odzyskanie uczelni medycznych przez utworzenie Uniwersytetu Medycznego. Tutaj też bardzo łatwo to sprawdzić i podzielić. Jak jest decyzja polityczna na tak, to można to zrobić w chwilę, tak jak z medycyną w Warszawie. Jak jest decyzja polityczna na nie, to można przez 3 lata trzymać coś w należarce. Pozyskanie funduszy na rewitalizację kanału bydgoskiego. Tutaj nawet trudno się odnieść. Chcieliśmy, że tak powiem, zanim powiemy złe słowo, czy też lekko krytykując, sprawdzić interpelacje, pisma i tak dalej, ale niestety nie byliśmy w stanie się doszukać tego typu pism. Cytuję to nie, żeby Państwa zanudzić, tylko żeby mi Państwo świadomość, że to już są białe kruki, bo w internecie, że tak powiem, ciężko znaleźć te informacje. Znikają ze strony posła Latosa, w związku z czym konkretne pytanie. Czy pan poseł kazał swoim współpracownikom usuwać materiały wyborcze z poprzednich kampanii wyborczych? No i szanowni Państwo, już ostatnia kwestia związana z dzisiejszą konferencją prasową i zapowiedzią pana posła odnośnie budowy 100 ulic. Konkretne pytanie, czy pan poseł policzył to? Czy pan poseł wie, ile pieniędzy będzie trzeba zapisać na budowę 100 ulic gruntowych? Informacyjnie tylko Państwu powiem, że na podstawie przetargów z ostatnich 14 przetargów średni koszt budowy ulicy gruntowej wynosi 3 700 000 zł. Jaka jest sytuacja na rynku pracy, jak to wygląda, nie trzeba tłumaczyć. Ten postulat posła Latosa jest postulatem post factum, ponieważ w wieloletniej prognozie finansowej miasta zapisane jest 100 milionów złotych na program budowy dróg gruntowych. A zapisane to jest konkret, to nie jest obiecywanie gruszek na wierzbie, tylko i wyłącznie konkret zapisany w dokumentach planistycznych miasta, w budżecie miasta. Szanowni Państwo, podsumowując, Wielka Bydgoszcz, jak to mówi pan poseł Latos, musi mieć konkretne odpowiedzi. Wyborcy mają obowiązek wiedzieć, jakie poglądy, jakie decyzje kandydaci będą podejmowali. Stąd, znając pana posła Latosa i brak chęci i umiejętności konkretnego odpowiadania na konkretnie zadane pytanie, rozpoczęliśmy tą akcję i liczymy na to, że pan poseł Latos zdecyduje się na zamknięte pytania, tak czy nie, udzielić tej odpowiedzi. To jest dopiero początek. Cyklicznie będziemy państwa zapraszali i za Państwa pośrednictwem pytali o ważne z punktu widzenia mieszkańców kwestie.